Wrocław to jedno z największych miast w Polsce. Każdego dnia na komfort ponad 600 tysięcy mieszkańców pracują tysiące osób, które są cichymi bohaterami miasta. To właśnie im poświęcamy cykl Wrocław od zaplecza, w którym dowiesz się, jak wygląda ich praca i zmagania z codziennymi wyzwaniami. Wrocław od zaplecza. Do pracy przychodzimy na godzinę 7. Zazwyczaj musimy być wcześniej, to jest godzina 6.45. Na początku podpisujemy listę, tak żeby kierownik zdawał sobie sprawę, że my jesteśmy w pracy. Następnie przebieramy się w mundur, po czym 7.05 mamy odprawę, gdzie tak naprawdę są wykonywana, jest dyslokacja, jest podawany skład patroli, rejony oraz zadania. Zadania są zazwyczaj stałe, natomiast są sytuacje, gdzie zadania są dodawane. Około godziny 7.20 odprawa się kończy. Wówczas idziemy do swoich pokoi, gdzie przygotowujemy sobie interwencje. Po przygotowaniu interwencji wyjeżdżamy w rejon służbowy, który nam kierownik wskazał na odprawie. Jeżeli chodzi o kontrolę spalania odpadów. Na początku, jak mamy kontrolę nieruchomości, zazwyczaj sprawdzamy kolorystykę dymu. Ja wiem, że to czasami po prostu dym jest czarny dla niektórych, ale są sytuacje, że na przykład dym jest niebieski, co ewidentnie nam świadczy, że są spalane odpady. Natomiast udając się na tą nieruchomość, oczywiście kontrolujemy ją w obecności osoby, która jest do tego upoważniona. Kontrolujemy piec, wówczas sprawdzamy, czy piec się pali, czy jest wygaszony. Jeżeli piec się pali, sytuacja jest tak naprawdę dosyć prosta. Wewnątrz, czy są odpady, czy ich nie ma, wówczas wykluczamy. Natomiast jeżeli piec jest wygaszony, wówczas musimy przeprowadzić oględziny popiołu. Zazwyczaj w popiele znajdujemy odpady i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli my mamy podejrzenie, że są spalane odpady, wówczas pobieramy próby do analizy. To jest też dla nas istotne otoczenie pieca. Jeżeli wokół pieca jest na przykład drewno odpadowe, my to nazywamy to odpadowe, czyli tak zwane sklejka, czy drewno lakierowane, malowane, wówczas też to jest dla nas sygnał, że w tym piecu są spalone odpady. I nawet jeżeli w piecu nie stwierdzamy, piec jest rozpalony, jeżeli nawet nie stwierdzamy, że są spalane odpady w piecu, natomiast w otoczeniu pieca są odpady, my również te próby pobieramy do analizy. Cenię Macieja za to, że nie było tak naprawdę sytuacji w pracy, gdzie bym mnie zawiódł. Pod tym względem, że bałabym się ja bycia z nim w patrolu. Tego nie ma. Wiem, że nie daj Boże, cokolwiek się stanie, wiem, że Maciej nigdy mnie nie zostawi i nigdy tak naprawdę nie stanie się sytuacja, która by mogła jakkolwiek zagrozić nam obydwu. Jeździmy 7 lat i to, co jest w sumie najważniejsze między nami, to, że my rozumiemy się bez słów. My nie musimy sobie mówić na interwencji, ty robisz to, ja robię to, bo my to wiemy. My wiemy, że na przykład ja wypiszę protokół, Maciej sprawdzi piec, tak? My to po prostu wiemy. My wchodzimy na daną nieruchomość i rozumiemy się bez słów. Czy mogłabym prosić lawetę do pojazdu długotrwale nieużytkowanego? Dobra, wzywam. Pojazdy długotrwale nieużytkowane to jest tak naprawdę rozszerzony temat, gdyż musimy rozróżnić pojazd długotrwale nieużytkowany zaparkowany w pasie drogowym drogi publicznej oraz pojazdy zaparkowane na tzw. drogach wewnętrznych. Mamy też sytuację, że na przykład mieszkańcy nam zgłaszają pojazd długotrwale nieużytkowany, tzw. wrak, na drodze wewnętrznej, czyli na tzw. podwórzu, wewnątrzu podwórzowym. Natomiast jeżeli pojazd jest zaparkowany na drodze publicznej o charakterze długotrwałego nieużytku, będąc na patrolu, jeżeli stwierdzamy, że pojazd posiada ślady długotrwałego nieużytku, a w tym przypadku, naszym dzisiejszym przypadku, to nie ma wątpliwości, że pojazd nie nadaje się do eksploatacji na drodze publicznej. Wówczas my ten pojazd odholujemy, nie informując nawet właściciela, że jego pojazd zostanie odholowany.
Każdy oddział Straży Miejskiej ma za zadanie kontrolowania osób bezdomnych, czyli jest tak zwana nasza akcja zima, gdzie my kontrolujemy wszystkie miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne. Natomiast w naszym rejonie służbowym mamy już miejsca, gdzie wiemy na pewno, że te osoby tam się znajdują. Ja na pewno pamiętam te pierwsze interwencje, miałam takie zderzenie troszeczkę z rzeczywistością, bo wiadomo, jak człowiek chodzi do szkoły czy później studiuje, nie spotyka się na co dzień. Tak naprawdę my, jeżdżąc w miejsca przebywania osób bezdomnych, to tak naprawdę mi się wydaje, że nie każda osoba mieszkająca we Wrocławiu zdaje sobie sprawę, że takie w ogóle miejsca istnieją. Natomiast pierwsze zdarzenie rzeczywiście było o tyle dla mnie emocjonalne z uwagi na to, że ja sobie tak naprawdę nie zdawałam sprawy. Halo, dzień dobry. A witam panią, tak? Pani sama jest? A dobrze, a wyjdzie pani do nas? Dobrze, Straż Miejska Bekieszczuk Ewelina. Wyjdą państwo do nas? Potrzymaj. Mogę wejść, zobaczyć? Nie zakładam tak naprawdę tego złego, że coś może się stać, tak? Więc to na pewno, czy ja sama jeździłam w patrolu, czy ja jeżdżę z kolegą, czy z koleżanką, nie zakładam nigdy, że będzie coś, stanie się coś najgorszego. Natomiast tak jak mówię, to wydaje mi się, że to zależy od charakteru człowieka. Pani jest i pan jest, a pan? A czemu? Ale szanowny panie, pokaże mi się pan. Co się panu stało? Dobra, ja tylko pana chcę zobaczyć, na spokojnie, niech się pan nie denerwuje. Pokaże się pan, jak pan wygląda. Co się stało? Co pana boli? Niewyspany pan jest. Pan trzeźwy? Trzeźwy, nie? Bo tak właśnie widzę. Jeżeli chodzi o kwestie samych osób bezdomnych, one zazwyczaj mają naprawdę ciekawe historie swojego życia. One opowiadają nam, czasami po prostu mamy wrażenie, że oni długo nie rozmawiali z kimś i będąc czy to my, czy to policja, oni nam opowiadają rzeczy, które widać, że emocjonalnie oni sami próbują siebie wyrazić przez to jakkolwiek, żeby ktoś ich wysłuchał. Który pani rocznik? 80. 80, a pan? Od kiedy państwo jesteście osobami bezdomnymi? Pani Violetto, pani Violetto. Ja tak. A co się stało? Gdzie pani mieszkała wcześniej? A pani w ogóle... Ja mieszkałam w Gdańsku, zmarła moja mama. Mhm. Ojciec się znalazł inny, nie z bratem. Wyrzucili państwo? W śmierci mamy. I do Wrocławia pani trafiła tutaj? No, akurat Grzegorz jest z Wrocławia. Pan Grzegorz z Wrocławia. Panie Grzegorz, a co się stało, że pan jest swoją bezdomną? Tak, wszystko wyrzuciłem. Mogę na razie podjąć pracę. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Pomocy medycznej czy państwo oczekujecie? Czy coś się dzieje? Innej formy pomocy do ogrzewalni, czy jakkolwiek możemy państwu pomóc? Mamy dla państwa posiłki. Nie chcą państwo? Macie wszystko? Ale my państwu zostawimy. To jest naprawdę... zostawimy państwu. Tak jak mówię, my zostawiamy państwu posiłki. Tutaj nawet nie są same posiłki, bo tutaj państwo macie państwo jedzenie, jakiekolwiek sztućce, chusteczki dezynfekujące. Pan się nie gniewa na nas, że pana obudziliśmy. No spokojnie. Dzisiaj mieliśmy nawet sytuację, że pan powiedział, że on nas nie chce pomocy, że on w ogóle o nas w ogóle nic nie potrzebuje, że on chce spać, że my go nękamy. Myślę, że tak nie jest do końca. Zostawiając mu nawet tą paczkę, pakiet żywnościowy, widziałam, że pan chce pomocy, tylko tak naprawdę czasami po prostu oni też odczuwają wstyd, tak? Że nie wiem, czasami po prostu jest im po prostu wstyd, że znaleźli się w sytuacji, w której są. Ja na początku z tym walczyłam długo. W domu wracałam do pracy i to długo z tym walczyłam, żeby nie myśleć o tej pracy. Natomiast po jakimś czasie nie jest tak, że ja wracam do domu i ja nie myślę. Bo mało tego, mi się zazwyczaj praca śni. To jest dla mnie po prostu... dla mnie to jest po prostu... Ja nie myślę nawet o pracy w tym dniu, a mi się praca i tak śni. Więc to nie jest tak, że człowiek zamyka drzwi i mówi, że ja o pracy nie myślę. Nie, tak nie jest. Praca nie jest lekka pod tym względem, że rzeczywiście my tych zgłoszeń mamy bardzo dużo. Spotykając osobę, która nam zarzuca, że tak naprawdę my nie robimy nic, wydaje mi się, że
Czasami jest to po prostu kreowane przez stereotypy, tak? Czasami ludzie nam zarzucają, że my nie robimy nic. Tak nie jest. To jest po prostu totalna bzdura. Praca w Straży Miejskiej dała mi tak naprawdę to możliwość, tak, bycie bezpośredniej, tak? Czasami na początku wydawało mi się, jak ja mam podejść do człowieka i zażądać od niego, żeby mi okazał dokument tożsamości. Dla mnie to po prostu było takie nierealistyczne. Jak ja mogę w ogóle człowiekowi powiedzieć, że on ma coś zrobić? No powiem, wydaje mi się, że ta praca w Straży dała mi taką śmiałość, jeżeli chodzi o kwestie związane już z kontaktem z drugim człowiekiem.